Gdy Bóg przebaczył Niniwitom, nie podobało się to Jonaszowi i oburzył się. Kiedy to czytam, kiedy sobie uświadamiam tę sytuację, to, przepraszam, ale to dla mnie wygląda zabawnie. Mam przed oczami Jonasza, który się obraża jak małe dziecko, który się oburza na to, że Niniwici wrócili do Boga. Chciałby się powiedzieć, że prorok Jonasz Miał wzywać i wzywał do nawrócenia, a sam jest nienawrócony. Dlatego, że kiedy się nawracamy, kiedy się zbliżamy do Boga, kiedy pogłębiamy naszą relację z Nim, naszą przyjaźń, to zaczynamy coraz bardziej y, odczuwać, przeżywać, myśleć tak jak Pan Bóg. I wtedy coraz bardziej cieszymy się z tych, którzy powracają do Boga. Bo Bóg się niesamowicie cieszy, kiedy ktoś się nawraca. Bóg się niesamowicie cieszy, kiedy ktoś przychodzi do Niego. No, widzimy to jak na dłoni w tej przypowieści o mądrze kochającym Ojcu i dwóch synach: tym, który jest powracający i tym, który zawsze był przy Ojcu. Widzimy, że kiedy syn marnotrawny jest staje się synem powracającym, ojciec wybiega mu na spotkanie z wielką radością. Urządza wesele, święto. I, a ojciec z tej przypowieści jest ikoną Boga, więc mamy pewność absolutną, że kiedy wracamy do Boga, kiedy się nawracamy, Bóg się niesamowicie cieszy. I jeśli my będziemy się nawracać, zbliżać do Boga to będziemy myśleć i odczuwać tak jak Pan Bóg. I też będziemy się niesamowicie cieszyć, widząc, że ktoś wraca do Boga. A co robi Jonasz? Nie podoba mu się. Jest oburzony, że ktoś wraca do Boga. Jeżeli z nami tak jest, jeżeli widzimy, że ktoś, kto daleko był od Boga, teraz zbliża się do Boga i nas to oburza, jak to grzesznik... Jak to ktoś, kto wiele lat żył jako ateista i teraz jest wierzącym, jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby ten czy inny ksiądz się spotkał z kimś takim niewierzącym? Jak to możliwe, że Jezus chodził, chodził do celników i grzeszników w gościnę? Faryzusze się oburzali. Nie podobało im się to, że Jezus jada z celnikami i grzesznikami. A jeżeli zbliżamy się do Pana Boga, jeżeli współodczuwamy z Bogiem, jeżeli myślimy podobnie do Pana Boga, to będziemy się niesamowicie cieszyć z tego, że Jezus przychodzi do celników i grzeszników. A może w sobie rozpoznamy grzesznika, który potrzebuje nawrócenia, który potrzebuje przemiany serca, przemiany myślenia i przemiany naszej wrażliwości. Żebyśmy tak byli wrażliwi, tak kochający i tak myślący jak Pan Bóg.